Witam serdecznie na kanale Moje Lecy. Dzisiaj zapraszam Was do odpakowania noża z firmy, której jeszcze na moim kanale nie było. Będzie to swego rodzaju debiut na kanale Moje Lecy, a będzie to konkretnie debiut marki We Knives. Zresztą możecie tutaj zobaczyć. Pudełko już widać, samo się otwiera. Od razu nożyk chce wyskoczyć i się zaprezentować, a umieszczony jest w takim ładnym, gustownym pouchu, tutaj jak zwał. I co tu mamy w zestawie? Jest oczywiście szmatka, jak to u wielu chińskich producentów, bo oczywiście Winans jest chińską marką. Tu mamy informację z sklepu Sharp.pl, to kiedyś już nawet wam pokazywałem, bardzo zresztą fajna informacja. Tu mamy jakąś papierologię, w racji tego, że to jest pierwszy zakup noża od We Knife, to może szybko rzucimy okiem, co my tu mamy. Ogólne informacje, w sumie nic specjalnego. Czy coś jeszcze tutaj jest? Tu nie. I tutaj mamy sam nożyk. Coś jeszcze się znajduje? Nie. Okej, nie ma żadnych naklejek, szkoda. Ale dobra, nie naklejki są najważniejsze, a sam nożyk, a jest to We Knife Benter. Myślę, że wielu z Was nożyk już dobrze znany, będący na rynku już jakiś czas. I w końcu też trafił do mnie. I będę mógł go dla Was przetestować, zrecenzować. Okej, sprawdźmy, jak to chodzi. O kurczę, no niezłe. Wystrzeliwuje prawie jak automat. Naprawdę, mechanika, pierwsze wrażenie, robi bardzo dobre. Oczywiście nożyk chodzi na łożyskach, ale naprawdę otwieranie go jest bardzo, bardzo przyjemne, szybkie, pewne. Ergonomicznie też wydaje się być w porządku. Sprawdźmy sobie może jeszcze głownie, jak tutaj ona wygląda. Stal, oczywiście S35VN. Blokada to typowy liner lock. No i oczywiście to, co ja akurat bardzo lubię, czyli clips Deep Carry. No, muszę przyznać, że naprawdę mechanika robi tutaj naprawdę bardzo dobre wrażenie. Zważywszy też na to, że głównie nie jest jakoś specjalnie duży, bo nie jest duży nożyk, ale naprawdę chodzi to bardzo ładnie, że będzie się tym przyjemnie klikało. Ok, to jeszcze może test o to ostrości. Co prawda nożyk jest z rynku wtórnego. Jeśli znajdę jakąś kartkę. Jest sporo z rynku wtórnego, ale jak deklarował sprzedawca, jest to nówka nieużywana. No i biorąc pod uwagę ostrość, to faktycznie można powiedzieć, że to praktycznie nowy. Zdecydowanie test ostrości jak najbardziej wypadł pozytywnie. Tak więc to by było tyle, jeśli chodzi o opakowanie. Przypomnę, We Knife Benter. Oczywiście za jakiś czas pojawi się recenzja tego noża na kanale. A Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście do usłyszenia.